No. Ale. Cześć, siemaneczko, witam, pozdrawiam z przepięknego, słonecznego Phuket. Dzisiaj jadę odwiedzić pająka, padżaka, inaczej podróże wojownika. Wiele osób go śledzi na YouTubie, więc być może część osób, które ogląda też moje filmy, wiedzą, o kogo chodzi, więc zostawcie koniecznie łapkę w górę za to spotkanie. Jedziemy do Phuket City, zobaczymy, jak trenuje, bo właśnie w tym momencie jest na treningu. Będzie jeszcze przez półtorej godzinki, powinienem go tam jeszcze złapać. Jadę, mam pół godziny drogi, skuterek oczywiście, zakładam kask. Jadę odwiedzić kolegę pająka, Piotrek. Pozdrawiamy Piotrka w tym momencie. Wiatr zaczyna wiać, więc kończymy wideo. Jedziemy do Tiger Muay Thai. Z racji, że mam jeszcze 3,5 minuty czerwone światło, to wykorzystam to i powiem, cholera, nie wiem czy powiem, bo strasznie wieje. Powiem, że właśnie Piotrek jest między innymi, Piotrek z podróży wojownika jest między innymi jedną z osób, które po prostu po części sprzedały mi Tajlandię, które zachęciły mnie, żeby tutaj przyjechać. O, trochę przestało wiać. No i za to mu dziękuję. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z całą rodziną, że tutaj przylecieliśmy, zobaczyliśmy Tajlandię, bo naprawdę warto, was też zachęcam. Myślę, że po części swoimi filmami też was do tego zachęciłem. No i nic, no jedziemy dalej. Jesteśmy jeszcze na Patong, jedziemy do Phuket City. Właśnie zaraz wyjadę z Patong City. Patong City. I lecę na Phuket. To jeszcze raz powtórzę, Tiger Muay Thai. Piotrek jest na treningu, podróże wojownika koniecznie. Zobaczcie też jego kanał. Dajcie łapkę w górę oczywiście jemu, u mnie, pod każdym filmem, który oglądacie. Subskrypcja, no i lecimy. Spodziewałem się, że będę tak blisko wielkiego Buddy, jadąc do Tiger Muay Thai, ale jestem. Wow, wskoczyło czerwone i w końcu trochę ciszy i spokoju, pewnie w końcu mnie słychać normalnie. Zostało mi jeszcze tylko 500 metrów, więc za pół minutki jesteśmy na miejscu, a jeszcze tylko powiem, że wiele, wiele godzin poświęciłem oglądając podróże wojownika. Ci to pewnie pojechali na czerwonym, bo jazda tutaj na czerwonym w lewo, bo tutaj ruch lewostronny, to normalka. Czyli tak jakbyśmy w Polsce na każdym skrzyżowaniu w prawo jeździli na czerwonym. Po części jest to zrozumiałe. Okej, lecimy dalej. Jesteśmy na miejscu. Dojechałem. Tiger Muay Thai. Pozytywna muzyka leci. Tiger Muay Thai. Podróże wojownika. Piotrek Kozak, kurde, że fascynuje się takim sportem, takimi walkami. Ja bym się takiego czegoś nie podjął. Zostać tyle razy obity po buzi, no też trzaskać kogoś, no to co niektórzy lubią takie sporty. Fight Club. Także wielki szacun dla Piotrka. Są zawodnicy. Wow. O, tam nawet jedna dziewczyna napierdziela z lewego. U nich właśnie Muay Thai i boks i te walki są co najmniej, a myślę, że nawet bardziej popularne i jakby niż u nas, niż piłka nożna. U nas piłka nożna nawet nie cieszy się chyba taką popularnością i takimi fanami i zawodnikami jak właśnie tutaj w Tajlandii Muay Thai.
dość spore hale, dość dużo miejsca na treningi dla dużej liczby osób. To co się tam gdzieś widzi, przydrożne jakieś takie treningi, to tam dla dwóch, trzech osób, a tutaj są naprawdę, jest to przygotowane i wszystko zrobione konkretnie. Kurde, jakie to jest wielkie. Tam jeszcze się tyle ciągnie. Mam nadzieję, że można sobie tutaj tak chodzić, a jeszcze dodatkowo kręcić, bo nie chciałbym od któregoś w łeb dostać. Ale się wystraszyłem psa. Ale mi pies wystraszył. Ja pierdzielę, myślałem, że na mnie biegnie. O, znaleźliśmy Piotrka. Są podróże wojownika, jest wojownik, jest trening. Tiger Muay Thai. Kurde, kondycję trzeba mieć taką, że Piotrek przyleciał tutaj na Phuket właśnie po to, żeby walczyć, po to, żeby trenować, po to, żeby być mega zawodnikiem. Przy okazji założył swój kanał, założył swój kanał na YouTubie. Rozwinął go bardzo mocno, na tą chwilę ma już ponad 80 tysięcy subskrypcji. Bardzo dużo ludzi go polubiło właśnie za to, że moim zdaniem jest naturalny, prawdziwy, no i na luzie wszystko robi. Także to się ceni. Patrzcie na te kopniaki. Patrzcie na te kopniaki. Patrzcie na to. To jest dziewczyna. Nie chciałbym takiego kopa zebrać od dziewczyny. Masakra. Ale łoi. เดี๋ยวมาไปจังหวัดเสียเลยเดี๋ยวเลยไม่พอ
O, głosy Polaków. Tutaj jedzenie. Piotrek mówi, że około 20 Polaków tutaj trenuje z nim. No z nim, no po prostu tutaj to Muay Thai w Tiger, w tym miejscu po prostu. O, tutaj jeszcze siłka. W sumie dobrze, że tu przyszedłem. Jakaś chyba szatnie. Jeszcze tu się przejdziemy. O, jeszcze do góry, o kurde. To idziemy do góry. O, znowu kolejne polskie głosy. Także jest tu sporo zawodników. W połowie marca możemy spodziewać się walki Piotrka. Tak wspomniał dzisiaj. No tutaj kolejna siłka. I kolejne miejsce do trenowania. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy podoba wam się Tiger Muay Thai i tego typu walki. Tutaj pojawi wam się teraz kolejne wideo z naszej wyprawy na Phuket i pozdrowienia od Piotrka. Ja pozdrawiam podróże wojownika. Fajne spotkanie. No, pozdrawiam wszystkich serdecznie. To dzięki, fajnie. Dobra, dzięki.